Witam, to są te perłowe pasiaty do sprzedania. Zobaczcie sobie, jest ich tu chyba 11, ale tego jednego to nie liczę, bo to jest taki z boczkiem, ale też go oddam. Są różne 8, 7, 7 na 7, 8, 9, 8. Są tutaj młode i są stare, nie? Młodych to jest 1, 2, 3, 4, 5 chyba 6 i dwie pary parzyste, stare chyba, jak się nie mylę. No ale zobaczcie, obejrzyjcie sobie tak. Mówię, one sobie takich nie łapię, one są. Pisać tam numer telefonu jest, pisać kto tam będzie chciał za nie, kto da najwięcej, że tak powiem, ten dostanie i tyle, no. Ja transport załatwiam. Mówię, 10 sztuk to jest. Fajne głowy mają, no mówię, no jak ktoś lubi pasiaty, to mówiliście, że żeby wam pokazać je. Nie chcę łapać je w ręce, teraz mówić dokładnie ile mają w piórach. No są przyzwoite pasiaczki i ładnie stoją. Także to są te pasiaki. Zaszczepione są, odrobaczone. No tu widzę, górą murzyny siadają. Latały gdzieś tam. Nieważne. Także mówię, jak ktoś chce, śmiało pisać i się dogadamy. Dobra, na razie pałka. Murzyny siadają, do przyleciały. Jeszcze gdzieś tam Budapeszty u góry latają. Część Budapesztów usiadła, a część tam jeszcze gdzieś lata. O, tam jeszcze latają. No ale Budapeszty tak zawsze, one łapią się. I nieraz odlatują. Jest piękna pogoda, fajnie, dzisiaj poniedziałek. Mówię, nagram, bo tam obiecałem z tymi perłowymi. Nie wiem, czy to wstawię dzisiaj, czy jutro, ale chodziło mi o te perłowe, żeby wam pokazać. Tu lata jeszcze taka na wianku moja samiczka świeża, dwie takie puściłem. O, tu leci gdzieś, o, tu jest, ale przyleciała. Dobrze, fajnie się oblatała, dobrze. Wczoraj jakieś pasiaty, jasny wylot latał, widziałem wieczorem. No ale wygoniłem, tylko już była szarówka. Nic mi nie usiadło. Tam chłopaki lotują, no fajnie, fajnie. Andrzejowi trzeba przyznać, że wytrenował je bardzo dobrze z Nowego Dworu Gdańskiego. No to już jest ładny kawałek.
już poznały tą trasę i śmigają bardzo fajnie. No ale to nic. Patrzę, bo... A, tu jest. No, jeszcze jedna lata. Jeszcze jedna lata Murzynka. Tam Budapesztka na tym wianku. Ale widzę, że już jest u gołębi też. Ale słaba w locie, słaba. Jastrząb już zaczął tłuc też. Tutaj tym ich wczoraj ganiał. Teraz tam u góry chyba kumulacja jastrzębi. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Przelatują tylko, ale wysoko i te się aż oderwały daleko. No, jastrząbki małe. Chodzą sobie, chodzą, no ale moje gołąbki chodzą po ziemi. Dobra, zgonimy je jeszcze raz. Chwila pauzy, ja je zgonię. Zgoniłem gołąbki, a tam gdzieś latają sobie. Moje tak rozlatane są dobrze. Może te Budapeszty poszły wyżej, nie chcą się złapać. Część się złapało, a część lata osobno, a może teraz się złapią. O, tylko. Jak się złapią, to już będą razem latały. Ach, wywijają. Część Budapesztu się złapała właśnie, a część kombinuje, no teraz może. Nie, no kurde, już. Ale już odchodzą, wczoraj też mi odeszło troszkę. A niech odchodzą. A, tam jakiś kormoran albo jakieś coś tam bokiem leci, one się boją. No, widzę. Tam coś przeleciało koło nich. A nie, dobra, się teraz złapały z powrotem. No, ale poszły już teraz znowu daleko kawałek. No dobrze. Niech latają. Dobra, niech ładnie latają. Widzicie, piękna pogoda. Ktoś powie, że moje murzyny nie latają. Latają, bardzo ładnie latają, sami widzicie. To jest gdzieś teraz odeszły mi. Słońce tak świeci, to je błyskają, ale już tak z kilometr na pewno odeszły. No pięknie. Dobrze, bo widzę, że... Nie, wracają, dobra, wracają, tutaj widzę. Dobra, na razie pauza, niech wrócą. Dobra, zlatują się już, tu siadają. No, przyleciała. Jeszcze mielą. Dobra, niech sobie mielą. Dobrze, pozdrawiam wszystkich. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania. Mówię, piszcie jak coś, to prywatnie piszcie, co do perbowych. Nie ma problemu, zawsze się mogę dogadać. Ja chcę się tego pozbyć. Także trzymajcie się i do zobaczenia.